Dobrze, to propozycja od dyrektora, czy jakiś kolejny tytuł bardziej świadomy w rozbudowanej historii w wystawień pańskich w Brzeżu? To jest, zawsze to jest jakiś rodzaj tam rozmowy się toczy i gdzieś te tytuły są podnoszone i zapada klamka. To jest tytuł zaproponowany przez dyrektora i z innych tytułów też proponowanych i proponowanych przeze mnie wybrany ostatecznie. Jakaś geneza akurat tego tytułu? Bo? Nie wiem, powiem szczerze. Te nasze rozmowy są ciągłe, nieustające i trwają wiele lat. Ten tytuł już też od kilku lat tak naprawdę w tych rozmowach gdzieś tam pojawia, więc myślę, że po prostu przyszedł jego moment. Wiele tytułów byliśmy w stanie w ramach tych czytań dramatyzowanych też wypróbowywać. No to akurat nie był realizowany w ramach lekcji niegrzeczności, ale no, geneza jest podobna. Już rozmawiając o tych czytaniach gdzieś tam podnosiliśmy temat Hoffmana. Z jednej strony deklaruje się pan jako reżyser tradycyjny, który nie lubi na przykład niejednorodnego teatru, ale z drugiej strony widziałem tutaj jakiegoś poszukującego czy awangardowego, nie daj Boże, ale troszkę takich zapożyczeń, na przykład 7 uczuć. Jak patrzyłem sobie na Macieja Konopińskiego, szczególnie w tym mundurku, czy Instytut Nierozważnych Kroków, Monty Pythona, kiedy oni tam przechodzą i tak dalej, coś trafiłem? No pewnie, że pan trafił, tylko że ja nie wiem, dlaczego pan uważa, że się nie uważam za, tam nie wiem, za, jak pan powiedział, awangardowego, ofowego, czy poszukującego, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że w ramach tego teatru, którym się głównie zajmuję, czyli teatru dla dzieci, no to ja jak najbardziej poszukuję i cały czas tam poszukuję środków wyrazu i jakiejś estetyki i szukam właśnie jakichś tam odniesień, nawiązań, prawda, i staram się być często tworząc w jakimś stopniu tak, no nie wiem, intertekstualnie, żeby posługiwać się jakimś kontekstem. No i tutaj mam bardzo, znaczy z Koterskim akurat to jest troszkę inaczej, bo zaczęliśmy już pracę nad naszym spektaklem, kiedy film wyszedł i mieliśmy spory problem zastanawiając się, czy właśnie tutaj nie będzie zbyt duża ta zbieżność tej wyjściowej formy, ale to mogę panu powiedzieć, że spektakl się rozwija w stronę taką, że ta szkolność i uczniowskość coraz bardziej w nim znika. Im dalej w las, tym mniej szkoły, a więcej takiego, powiedzmy sobie, teatru. Nie? Ten plan narracji tej uczniowskiej po prostu jest zdominowany przez historię, którą uczniowie opowiadają. Jak to ma się na tym spektaklu bawić dorośli? Jakie są granice pewnego... troszkę crazy komedii, prawda? Też tutaj jest przebieranki, trochę szaleństwa. Crazy komedii, ale też właśnie bardzo stawiamy na tą baśniowość. Te kolejne akty są takie bardzo mocno plastycznie budowane baśniowo. Czyli zwłaszcza ta puszcza Huli Babuli, bo tak w takim anturażu toczy się trzeci akt tej opowieści i Księżyc, gdzie bohaterowie też poszukując tej zaczarowanej królewny lądują. Więc staramy się, żeby tam i plastyką, i jakimś tam graniem nie tylko iść w tą właśnie jakąś szaloną komedię, tylko zatapiać się w baśni, w baśniowości. Te portrety chyba ożyją, co? Dobrze myślę? No trochę ożyją. Tak z bliska widać, ze sceny nie widać. Z widowni. Orzy ma być w koronie, to jakoś historycznie jest osadzone? To znaczy... Bo ta korona nie widoczna. Ja powiem tak, że chodziło troszkę o kontekst szkoły. Ona jest tak plastycznie troszeczkę cofnięta do takiego naszego bardziej dzieciństwa niż... Elementa szwalskiego. Tak. Znaczy tam nie posługujemy się dokładnie tymi znakami, ale te czasy, nie? I ten kontekst. I ten orzeł bez korony to jest taki bezpieczniejszy, powiem sobie, orzeł, żeby uniknąć jakichkolwiek tych skojarzeń politycznych. To jest kontekst i szkoła, dlatego orzeł. Dwie rzeczy pamiętam, to będzie trzecia w Wybrzeżu, czyli Podróże Gullivera, Koziołka w Matołka. Te dwie poprzednie były zupełnie innymi aktorami. Jak to jest? Przychodzi taki nie młody reżyser, prawda? Już coraz częściej. To mi pan też szpilę wbił. No dobrze, nie młody, ale też nie stary. Ale ma pan, no oczywiście.
To w Rolling Stones też nie są starzy przecież. Znaczy, nie, starość jest stan ducha przede wszystkim. Bardzo dobrze, ostatecznie, chociaż nie wierzy się nikomu po 30, prawda? Aktorzy, to pan ma duży tutaj zakres wyboru, bo często jest tak, że dyrektor przychodzi, słuchaj, wiesz, a co byś i tak dalej. Nie, ja mam dość duży zakres wyboru, aczkolwiek to wiadomo, że Wybrzeże bardzo dużo produkuje i część aktorów jest zajęta innymi realizacjami w danym momencie, więc musimy się tymi aktorami, za przeproszeniem słowa, dzielić jakoś z innymi kolegami reżyserami. No ale wolność mam dość dużą, jeżeli chodzi o dobór zespołu. Gdyby pan miał zbudować bardzo krótką wypowiedź do Prespaka na temat tego spektaklu i zachęcić. To mi trudne teraz panu zadanie. No ja mam nadzieję, że to będzie po prostu, no, no że będzie wspaniale, no, że będzie imponujące. Tak, no, rzeczywiście ciekawa wypowiedź.